Monika Malcher, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego w roku 2022. Pani Monika jest dzisiaj gościem portalu Radomsko24. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Dobry wieczór. Witam na portalu radomsko24.pl. Irek Staszczyk. Moim gościem jest dzisiaj pani Monika Malcher, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa, pana redaktora. Pani Moniko, przede wszystkim pani dyrektor, to gratulacje za wyróżnienie. Chociaż powiem tak, osoby, które pracują właśnie w tej dziedzinie, że tak to określę, to... Nie wiem, czy to dobrze określę, ale powinny być nagradzane bardzo często za swoją empatię, za zrozumienie i za podejście do innych ludzi. Czy nie tak? Bo to jest w pewnym stopniu chyba misja, to nie jest praca. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Tak, no jest to misja, tak? Zawód pracownika socjalnego, ale nie tylko, pracownika pomocy społecznej, bo mówimy tutaj o różnych specjalistach, którzy pracują w jednostkach pomocy społecznej. Pracują z pewną rodzaju misją i tą empatią, tak? Tak, i konkurs jest w pewnym sensie nagrodą za wieloletnią pracę na rzecz dzieci, rodzin, osób niepełnosprawnych czy osób potrzebujących, będących w kryzysie. Ja tylko może dodam i poinformuję państwa, że to był konkurs Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego w roku 2022. Tak, to była jedna z kategorii. Konkurs dotyczył trzech kategorii: pracownika socjalnego, pracownika pomocy społecznej i pracownika wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z Powiatowego Centrum były zgłoszone dwie osoby. Byłam ja zgłoszona przez starostów z kategorii pracownika pomocy społecznej, jak również psycholog pracujący w Powiatowym Centrum z kategorii pracownika wspierającego rodziny i system pieczy zastępczej. Co jest dla was największe satysfakcją w tej pracy? Mi się wydaje, że chyba to zadowolenie tych swoich podopiecznych, którzy faktycznie czują się zaopiekowani, czują to wasze wsparcie i tą pomoc. Przede wszystkim tak, satysfakcja z udzielonej pomocy, z efektów naszej pracy, z tego, że tą ścieżkę czy drogę, którą opracowaliśmy sobie wspólnie z podopiecznym, przynosi jakieś efekty, rezultaty, jak i również wdzięczność za tą pracę, którą wkładamy na rzecz osób potrzebujących. Niesiecie pomoc osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej, które nie mogą odnaleźć się w obecnej rzeczywistości, które nie dają sobie rady. To jest ta satysfakcja. Z drugiej strony są też osoby, które w pewnym stopniu, użyję tego określenia, w jakiś sposób na takiej pomocy żerują. Czy to można rozgraniczyć? Czy w chwili obecnej, tak jest to państwo skonstruowane, że jednak ta cienka nić przebiega, a nie można jej przeciąć? Z takiego założenia kiedyś wychodziliśmy, tak, że pomoc społeczna kojarzy się jedynie z pomocą finansową i wsparciem tych rodzin najuboższych. Na szczęście troszkę wychodzimy z tego schematu. Więcej osób będących w potrzebie, ale nie tylko tej materialnej, potrafi skierować się do nas z prośbą o pomoc, ponieważ jesteśmy w takich czasach z takim szybkim rozwojem cywilizacyjnym, że ta taka pomoc interwencyjna jest coraz bardziej potrzebna. Myślę tylko tutaj tak. Wejdę pani w zdanie. Pani powiedziała taka pomoc interwencyjna. Zgoda. Ale są osoby, które po prostu mogą to wykorzystywać? Są osoby, czy jesteście w stanie to sprawdzić? Mimo wieloletniej pracy z tą rodziną na rzecz poprawy sytuacji, na rzecz wejścia w inne role społeczne, nie przynosi tych efektów i rezultatów i ona jest wieloletnim klientem pomocy społecznej. Oczywiście, że są takie sytuacje i takie osoby korzystają pokoleniowo z pomocy społecznej w sposób przede wszystkim finansowy.
I teraz praca to odpowiedzialność wasza, praca to z pewnością bardzo duży stres, bo są również takie pracownicy również mają bezpośredni kontakt z rodzinami, które potrzebują tej pomocy. Czego wam w chwili obecnej brakuje w waszej pracy? Może tak zacznę, że jesteśmy niby urzędem, tak? Z jednej strony urząd, a z drugiej strony taki inny urząd. Nie tylko praca administracyjna, mimo że jest jej dużo, w związku z nakładem obowiązków, wieloma ustawami, nowymi zadaniami, ale z drugiej strony praca z człowiekiem, z dzieckiem, z osobą starszą, niepełnosprawną, bezpośrednio z problemem. Także jesteśmy takim troszkę innym urzędem, niekończącym pracy o godzinie 15:30, ale niejednokrotnie w przypadku jakiejś interwencji i potrzeby kierujemy się po godzinach pracy do osoby i rodziny. Czego potrzebujemy? Myślę, że większość pracowników pomocy społecznej tutaj wskazuje na niskie wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o jakość wykonywanej naszej pracy, jeżeli chodzi o wykształcenie wyższe, niejednokrotnie uzupełnione studiami podyplomowymi, jak i również obowiązkiem doszkalania się corocznie przez pracowników pomocy społecznej. Nie ma również opracowanej takiej ścieżki awansu zawodowego, co też jakby zniechęca, tutaj myślę też przede wszystkim mężczyzn, bo trzeba powiedzieć, że jest to sfeminizowany zawód. 94% kobiet pracuje w różnych jednostkach pomocy społecznej, tak? Czyli tutaj takie ograniczenie możliwości awansu i wynagrodzenia nieadekwatne do wiedzy, doświadczenia, wykształcenia. Jak i również zakresu wykonywanych czynności, tak? Bo musimy tutaj też wskazać fakt, że pracownik pomocy społecznej to nie tylko praca socjalna, tak? Ale wiedza w szerokim zakresie. Czasami musimy być pedagogiem, psychologiem, prawnikiem, bo również zajmujemy się takimi elementami czynności, Opiekunką, jak tak? w przedszkolu. Czasami tak, zwykła rozmowa, bo ktoś potrzebuje po prostu porozmawiać, wygadać się, doradzić w dla innych błahych sprawach, a dla tej osoby istotnych na daną Jest chwilę. w waszym zawodzie wypalenie zawodowe i czym to się Jest najczęściej objawia? wypalenie i obciążenie psychiczne i poczucie odpowiedzialności za losy człowieka. Przede wszystkim to przeważa w wypaleniu po wieloletniej pracy. No, myślę, że nie jeden z nas po zakończeniu pracy, czasami w przypadkach trudnych, ciężkich, zastanawia się, tak, czy dobrą podjął decyzję i mimo, że już praca jest zakończona, to myślimy, No bo trudno analizujemy, się tak odciąć po szukamy 8 godzinach rozwiązania. i Nie da do się, tak, domu. nie da się odciąć, bo chodzi o sprawy życia osób dorosłych, czy przede wszystkim jak dla nas, dla PCPR, dla dzieci, tak? Nie da się nas całkowicie odciąć od pracy, od zwykłych czynności administracyjnych, bo tutaj w grę wchodzą losy człowieka. Pani Moniko, zapytam tak, gdyby pani nie wykonywała teraz tego zawodu, który pani wykonuje, to jaki zawód by pani wybrała? Czy zamieniłaby pani obecny Nie wykonywany zawód? zamieniłabym. Od początku tak mojej kariery zawodowej jestem już tutaj w 20 lat, tak? I mimo wielu trudności, problemów i również wkładów w tą Nie pracę. było momentu zwątpienia, dlaczego to robię? Płacę za to zdrowiem, stresem, nerwami. Ale mimo to przychodzą momenty, że czujemy tą radość i satysfakcję, że się udało, bądź możemy zrobić coś więcej, i to chyba daje taki trochę motor do dalszej pracy. A czego wam się w tym dniu życzy? Wszystkiego? Siły, wytrwałości, ale przede wszystkim myślę, że tutaj zdrowie jest najważniejsze dla nas wszystkich, ale wdzięczności z drugiej strony A ta tego wdzięczność to klienta. jest, czy nie zawsze? Czy Jest. jesteście traktowani tak jak
no takie pudełko zaczarowanych życzeń, że tam się coś powie i wyskakuje. Jest również i tak, że oczekiwania są dużo wyższe, niżeli my możemy zrealizować z uwagi na ograniczenie przepisów, załóżmy, bądź ograniczenia finansowe. Chcielibyśmy wszystkim pomóc, ale nie zawsze się to udaje. I to oczywiście może odbić się negatywnie, tak, ze strony podopiecznego, że nie jesteśmy w stanie zawsze tej pomocy udzielić, której on oczekuje. Czyli takie przysłowie, że ostatnia rzecz, na którą możesz liczyć, to jest wdzięczność drugiego człowieka. Sprawdza się? Myślę, że tak. Dziękuję bardzo pani za przybycie, za rozmowę, za Dziękuję. wizytę na portalu Radomsko24, a państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam jak zwykle niezmiennie 19:45, a to w poniedziałek, środę i piątek. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Dobranoc Państwu, dobranoc redaktorowi.